Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej jest w strukturze naszego szpitala. Kontrakt z NFZ-em został podpisany na rok 2015 i normalnie funkcjonuje od 2 stycznia. Pacjenci są przyjmowani, kolejek nie ma, także bez żadnych przeszkód są przyjmowani zarówno nasi pacjenci, jak i pacjenci, którzy przychodzą z innych poradni. Zapewniam, że pacjent może być pewny, bo oprócz poradni podstawowej opieki zdrowotnej mamy izbę przyjęć, która również jest dyspozycyjna. Mamy dodatkowego lekarza wydzielonego, który przy większej liczbie pacjentów będzie pomagał przy przyjmowaniu pacjentów. Dobrze, nie sądzę. Jak mam 75 lat, to ja się nie przeżywałem jak teraz. No dobrze, że tutaj przyjmują. A jakby tak nie przyjmowali, to ja bym musiał tam gdzieś jechać i szukać. No i co, ja jestem po 2 zawałach, jestem. Jakie to lekarze? No, płaci się co miesiąc, tak, te składki, tak, na szpital. Oni robią, co chcą z nami już. Oni mają na wycieczkę do Madrytu, tam to mają pieniądze. Jestem osobą niepełnosprawną, jeżdżę na wózku i także nawet samo wypisanie leków, prawda? I dzisiaj właśnie przyszłam, bo się obawiałam, że zabraknie mi tych leków, a wreszcie nie będę wiedziała, gdzie mam się podziać, co mam zrobić. A jeszcze mam pod opieką wnuczka 3-letniego, którym ja, osoba niepełnosprawna, się opiekuję. Moja pani doktor jest tak wspaniała, że naprawdę, kiedy przyjdę, to ona mi zawsze pomoże. Nie to, że niezarejestrowana jestem, czy co poproszę, ona mi zawsze wypisze te leki. Także ten ogólnopolski problem dobrego miasta nie dotyczy? No chyba nie, no bo wszystko w porządku.